podjęte tydzień temu uchwały Rady Gminy Szypliszki w sprawie skarg na działalność tamtejszego wójta dotarły do skarżących. Rada ponownie uznała skargi za bezzasadne, a rodzice na nowych uchwałach nie zostawiają suchej nitki. Powodem unieważnienia poprzednich uchwał jest ich zbyt krótkie uzasadnienie. Usłyszeliśmy na sesji Rady Gminy Szypliszki. Określenie to stało się już obiektem żartów mieszkańców. Faktem jednak jest, że nowe uchwały w sprawie skarg Rada opatrzyła wyjątkowo obszernym uzasadnieniem. Nie o długość tutaj chodzi, komentują skarżący. Stają na stanowisku, że z treści uzasadnień po prostu niewiele wynika. Jak nas poinformowali, Rada w żaden logiczny sposób nie odniosła się na przykład do zarzutu niewłaściwego nadzoru nad realizacją umowy zawartej z fundacją prowadzącą szkołę w Becajłach. Rada napisała, wyjaśniają mieszkańcy, że na dzień złożenia skarg gmina nie miała możliwości zweryfikowania realizacji wszystkich obowiązków organu prowadzącego szkołę ze względu na trwające wakacje. Nie wiemy tylko, czy te wakacje miała gmina, czy dzieci, kpią mieszkańcy, dodając zupełnie serio, że zaledwie 3 dni później szkolnych wakacji już nie było. Nasze dzieci stały pod zamkniętą na 4 spusty szkołą i przychodziły do zamkniętej placówki przez tydzień. W gminie wakacji też wtedy nie było, bo listy obecności do gminy woziliśmy i gmina była otwarta, argumentują już z wielką powagą. Rada w nowym uzasadnieniu ponownie powołuje się na dane systemu informacji oświatowej. Według stanu na 10 września dzieci w szkole nie było, wskazuje. Rodzice zaś twierdzą, że we wskazanym dniu ich pociechy wciąż były uczniami szkoły w Becejłach i powinny figurować w księdze uczniów, bo na ich tymczasowe przeniesienie do szkoły w Słobódce zdecydowali się po 10 września. Gdy pytamy, ile dzieci było w naszej szkole 10, to słyszymy, że żadnego, bo to niedziela była. Przy takim poziomie argumentów każda rozmowa traci sens, mówią zażenowani. Wskazują też na kolejną wątpliwość. Rada przed ostatnim rozpatrzeniem naszych skarg dostała do wiadomości pismo sporządzone przez panią kurator z opinią, że naszym dzieciom bezprawnie wskazano inną placówkę. W uzasadnieniu uchwały nie ma o tym dokumencie nawet słowa. Komisja rewizyjna badająca skargę zauważyła wprawdzie w odrębnym oświadczeniu jego istnienie, stwierdzając, że zna jego treść, ale na tym koniec. A prawo każe odnieść się do takiego dowodu, a przynajmniej napisać, dlaczego go nie wzięto pod uwagę, mówią autorzy skarg. Rodzice postanowili poinformować o swoich wątpliwościach wojewodę, który już raz bardzo precyzyjnie wskazał Radzie, co uzasadnienie powinno zawierać i poinformował, że postępowanie powinno być prowadzone w sposób bezstronny i budzący zaufanie obywatela do władzy publicznej. To uzasadnienie Rady z pewnością nie budzi zaufania i naprawdę trudno jest tu dostrzec bezstronność, mówią skarżący. My wyciągamy wnioski i naukę z decyzji wojewody. Szkoda, że tylko my. Wojewoda ma 30 dni na zbadanie nowych uchwał. Rodzicom pozostaje czekać, ale nie będą bezczynni. Idziemy wyżej, zapowiadają.